Siemane ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym odcineczku z Metina na moim kanale. Dzisiaj mam dla was pierwszy odcineczek z serwera samia.pl. Serwer wystartował 23, czyli wczoraj. No dla mnie to jest wczoraj, nie wiem kiedy wy obejrzycie ten odcinek. No ale dobra, jest to serwer taki no niby easy, medium, bardziej moim zdaniem w kierunku easy. No i co, wbiliśmy sobie już 75 level. Właściwie to nie ja wbiłem, tylko Kronox. Mamy tutaj postać Kronox Blanta, którą założyliśmy. Postać założyliśmy właśnie wspólnie z Kronoxem. I będziemy na tej postaci grać, że tak powiem, do skutku. No i co, to już Kronox nam wbił FMS-ika 48 średnie. Bardzo fajne średnie nam tu powbijał. Takie różne EQ nam tu powbijał. Myślę, że nie będę wam pokazywał, to jest... No wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kasy mamy, widzicie ile hajsu mamy. Misji tu za bardzo Kronox nie robił. Widzicie ile nam misji najebało. Chyba ze 150. Kurde. No i co? Planujemy robić z tego serię. Także odcinki będą wpadały raz u mnie, raz u Kronoxa. Będziemy nagrywać przeróżne rzeczy. Od misji, od takich pierdół po właśnie exp. Ludzi gra w chuj. Kronox mi powiedział, że na początku było 4200 osób na sami. Naprawdę w chuj osób jest. Co to mam w ogóle za zwierzaka? To jest taki tygrysek na 4 dni, bardzo fajny. Do tego mamy upiorny miecz, który się dostaje na początek. Taką maskę startową na 14 dni, też bardzo fajna. I taki kostium również na 14 dni. Co jest fajnego? Dodania i zmianki są unlimited, czyli po prostu możemy je wykorzystywać non-stop. No reszta już jest no skończona, się tak wyrażę. Oprócz peleryny. Peleryny też są nieskończone i miksturki też są nieskończone. Też to jest zajebiste jak dla mnie. No i co? No reszta wygląda tak na normalnych serwerach easy czy tam medium. Właśnie mamy te różne roski. Co my tutaj w ogóle jeszcze fajnego mamy? Co nam tutaj Kronox naświrował. Właśnie lecę sobie... Gdzie w ogóle jestem? Jestem na Wyspie Wyzwań. Tutaj mamy wszystkie takie miejsca właśnie do zabawy. Ja lecę do Wieży Demonów, ale mamy tutaj różne rzeczy. Na przykład piekielna krypta jest, jakieś ustroja entów, przeróżne normalnie rzeczy, co nawet o niektórych nie słyszałem. Bardzo fajna sprawa. Mi się strasznie to podoba. Aha, dobra. No spieprzaj, kurwa. Ludziom się już tak nudzi, że to się w pale nie mieści. Dobra, lecimy z koksem. Okej, okay, ubijemy sobie teraz Reapera, jest ze mną Kronox. Możesz się przywitać. Witam was, witam, witam. No, link do kanału macie w opisie. No. Ujebany. Ujebany Reaper, co dostajemy w ogóle? Biała perła, elegancko. Gdzie ty perełki trzymasz? Tutaj. O, jeszcze nie ma białej perły. Kwiat wiśni, to jest ulepszacz. Dobrze, biała perła. Ulepszacz, gdzie ty ulepszacze trzymasz? Aha, tutaj, dobra. Dostajemy, czekaj. Ach, tu mam napisane, co dostałem. O kurwa, dobra. Krwawa perła, kwiat wiśni, torba rzemieślnika, to już mamy. Małż, biała perła i szkata. Czekaj, gdzie ta? Aha, szkaty mamy tutaj na końcu. Czyli mamy 4, a mówię, że ile trzeba? 15? Do szkaty Reapera tak, 15. Do truty. Dobra, zajebiście. Takim sobie pajączkiem zapierdalamy, jak widzicie. I tu mamy takiego zwierzaczka. Co teraz będziemy odpierdalać? Zaraz sobie zobaczymy. Jakąś misję odjebiemy. A może sobie DT znowu zrobimy. Zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, rozdupcymy sobie teraz Metina, tu Young. W Red Lesie, zobaczymy co z niego dropi. Zaraz sobie zobaczymy co z niego dropi. Dropi tak, naszyjnik z niebieski US plus 5, szmaragdowy kamień, kawałek kamienia i niebieska i krwawa perła. Aha. Szmaragdowy kamień, co to kurwa jest? Kamień ten jest bardzo cenny, pozwala szkolić umiejętność na następny poziom. Aha, to jest kamień duchowy po prostu. No, ulepsz to czarowany przy okazji na filmie. Zwiększył się elegancko. No i na G3. Kawałek kamienia, to co to jest? Z powodu małych wymiarów przedmiot ten może być łatwo transportowany. Służy do ulepszania kamieni duszy z 5 na 6. To no, to gitar. To się może przydać, nie wydupczamy.
I nasior plus 5 z łez. I perełki. Perełki są ważne do ulepszania. Ile żeś małży najebał? Ja pierdolę, 109. Zapraszam na mój kanał! Kurwa, się wydziera. Kończymy sobie Metina Yeon Un w Red Lesie, taka misja była, chyba dwa ubić. Ubijamy jednego, zobaczymy co dropi. Ty nie założyłem rękawicy, no mistrzu, ale i tak drop Co ładny. za Ej, ale nie nakładaj, bo nie wiadomo, czy ona jest zdejmowana, ty. Czekaj, ja ci powiem co dropu. Dropło tak, 2 kk, dropło dzwon burzowego ptaka, miecz bojowy, kamol, flaga niebios, to jest przepustka do wieży jakiejś tam, chuj wie do jakiej. 1 kk, jakaś przepustka znowu, gałązka jakaś, gdzie to jest przepustka? Do kryjówki władczyni jakiejś. I co tu jeszcze Lajkujcie, dropło? subskrybujcie. No i dropła partyzana i stalka na surę, na 66. O, na surę. Na surę. No to na nas, no to gites. No. Także lecimy dalej. No to ule. Dobra, kończymy sobie kolejnego Metina w Red Lesie. Tu Young tym razem. Dobra, 5%, zobaczymy co nam dropnie. O kurde, a cóż nam tak życia zebrało? Spadły nam te dodatki, że się tak wyrażę. No, drop nie jest taki zachwycający. To sobie zbieram takie śmieci, może się nimi pobawi Kronox. Małż, krwawa perła. No, niezbyt dobry drop, moim zdaniem. Lepszy drop jest. Ale wbiłem 4%, także zawsze coś. Lepszy drop jest z tych metinów. Nie wiem, jak się to czyta. Jeun, Jeun, nie wiem, chuj, jak się to czyta. Dużo lepszy drop jest. Dodatkowo jeszcze tam w świątyni robiłem te biologia, te laski dropiłem. Strasznie chujowo mi te laski dropił, jedną tylko wydropiłem. Co tu jeszcze mamy? Świąteczne paczki dropią. Nie dropiło ostatnio. Mam tu jakieś bombki na choinkę. Jakieś wstążki mi dropły i mam w chuj przepustek do różnych miejsc, także to też jest fajne. Dobra, kończymy sobie kolejnego Metina, tu Yong, zobaczymy jaki będzie drop. Mam nadzieję, że dużo lepszy niż ten, niż poprzednio. Samiska, skrzynia widzę. Trochę małży. Budki nam dropły. Samiskie skrzynie będziemy sobie otwierać pod koniec, więc myślę, że sobie je damy, no myślę, że tutaj. Jeszcze sobie do końca odcinka myślę, że otworzymy, bo mam w planie jeszcze ubić tego zasranego Metina. Je on un, jak to mówię. Ale nie mogę znaleźć. Tak ludzi w tym Red Lesie jest, że nie mogę znaleźć. No wszystkie ubiją. Także jak znajdę, to się widzimy. No i kończymy kolejnego Metina. Zobaczymy, co dropnie. Liczę na też. O, zajebiście. Jakieś ulepki poszły. Jest Kamol, zaraz sobie przeczytamy. No jakieś tam buty, to myślę, że się nimi pobawi Kronox. Kronox sobie zostawię. Czarowane ostrze. Zwiększył się, jest G5. To mamy zabawki. Co tam mam jeszcze dropło? Jakieś tam inne pierdoły. Małże, kasa i. Kurde, tam jeszcze coś było, ale nie zdążyłem. Jakaś skrzyneczka, 6 samiskich mamy. Coś nam tu jeszcze dropło, kurde, nie zauważyłem co. Ale dobra, mniejsza z tym już. Lecimy dalej. I jeszcze jednego Metina upierdolimy przy okazji. Ładnie mi te samiskie dropią. Będzie co otwierać na odcinku jeszcze. Zobaczymy, co tam padnie. Małże strasznie dobrze dropią. To nie wiem, to służy za ulepkę. Co tak kurde pomału idzie? No, bez jaj. Wow. Jaki ładny drop teraz pod koniec. Kurde, coś mi. Aha, skończyły się, że tak powiem. Dragi. Buty ognistego ptaka mamy na 59. Max spread plus 3000 od razu. To myślę, że się tym pobawi Kronox. On się takimi rzeczami lubi bawić. Przeczytamy sobie Kamola od razu. Zwiększyło się na G. 6 i jeszcze raz czarowane. Zwiększyło się na G7. Elegancko. Także ładnie nam kamole powchodziły. Coś jeszcze nam tu dropło?
No, jakieś takie inne zabawki. To mu tu przenoszę na dół, żeby wiedział, że ma. Tak mówię, małże mi zapierdalają strasznie. 150 małży mam, patrzcie. Te świąteczne paczki sobie wymienię. Może bez was albo przy was zobaczymy jeszcze. No i lecę jeszcze szukać tego Metina. Myślę, że już Tuyonga nie będę nagrywał, tylko jak już będzie ten, którego szukam. No nareszcie znalazłem tego Metina. Jeonun. Jeonun, jak go czytam. Zobaczymy, co z niego leci. Ostatnio drop był fajny. W każdym razie misję mam do zrobienia, więc bardziej to dla misji robię. Posążek, sztabki, perełki. Skrzynia szarf. O kurwa. Co to jest skrzynia szarf? Dobra, nieważne, czekajcie. Gdzieś tu miałem tą misję. To jest to? Udało ci się zniszczyć ilość metinów. Dostajemy 80 kk, mistura Zakiry 10% 3 razy, 20% 3 razy, szmaragdowy kamień ilości 2. Zajebiście, od razu sobie spróbujemy. Czarowane, kurwa nie weszło, wiedziałem, że tak będzie. I zwiększył się na G8, zajebiście. To jest, czyli zwiększenie po prostu misji u Zakiry, to będzie, to fajne jest, fajna sprawa. Czy tu jakieś pierdoły mamy? Nie mamy. Buty sobie wbiłem takie, 3000 peżeta, 10 mieczy, dzwony strzały, omdlenie. No i co tu więcej możemy zrobić? Otwieramy sobie te. Czekajcie, przeniosę sobie to tutaj, żeby tak mi się na jednej stronie fajnie wszystko poleciało. Otwieram sobie te 10 samijskich skrzyń. Zobaczymy, co poleci. Eliksir księżyca. To chyba w sumie niepotrzebne, bo mamy to, ale dobra. Może się i przyda. Sztabki mamy. Owoce życia to sobie wykorzystamy do szlachetnego, już mamy. Czy coś więcej? A, eliksiry błogosławieństwa, dobra, wiemy o co chodzi. I teraz co to jest? Skrzynia szarf. Skrzynia ta zawiera jeden z 7 przedmiotów do tworzenia szarf. Może zawierać guzik z czerwonego kwarcu, pojemnik z żółtą farbą, jadeitowy nieśmiertnik, szpula szarego materiału, kamień czarnego demona, zielony krawat. Fioletowa puszka, czekajcie. Czy my tu czasami nie mamy czegoś z tego? Kamień pu... Nie, to nie, to nie to. Dobra, ja to zatrzymam. Kronox się tym będzie bawił. Dam mu to tutaj, on sobie to samo obejrzy. Okej, ziomale, to by było na tyle w pierwszym odcineczku z Sami. Mam nadzieję, że właśnie się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcja, skomentujcie. Zapraszam naprawdę do gry na tym serwerze. Dużo ludzi gra, opłaca się grać, zajebisty serwer jest. Także naprawdę zapraszam, grajcie. Ja się z wami żegnam. Bez Gondios, wpadnijcie również do kanału. Na kanał. Wpadnijcie również na kanał do Kronoxa. Zostawcie mu lajka, zostawcie mu subka. Ja się z wami żegnam. Bez Gondios. Elos, trzymajcie się.